Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Strefowość klimatyczna powoduje strefowe występowanie określonej roślinności, a tym samym strefowe zróżnicowanie procesów glebotwórczych. Prowadzi to do powstania różnych stref glebowych. Gleby tundrowe występują na obszarze wieloletniej zmarzliny w klimacie subpolarnym. Gleby tego typu zawierają niewielkie ilości próchnicy, od 1 do 2%. Występują one w północnej części Europy, Azji i Ameryki Północnej. Gleby brunatne i płowe powstają w strefie klimatów umiarkowanych ciepłych, czyli tam, gdzie występują lasy liściaste i mieszane. Zawartość próchnicy w tych glebach wynosi od 2 do 3%. Gleby brunatne i płowe występują na obszarach zachodniej Europy, w Afryce Południowej oraz we wschodniej części Australii i północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Gleby bielicowe powstają w klimacie umiarkowanym chłodnym, tworzą się często na piaszczystym podłożu. Gleby bielicowe występują na obszarach północnej i środkowej Europy, na obszarach Kanady i w północnej części Stanów Zjednoczonych. Są to typowe gleby lasów iglastych. Czarnoziemy to gleby występujące na lessach w klimatach umiarkowanych. Gleby te zawierają dużo składników odżywczych i są bardzo żyzne. Zawartość próchnicy w czarnoziemach mieści się w granicach od 8 do 15%. Występują one głównie w południowo-wschodniej Australii, na Ukrainie oraz na preriach Ameryki Północnej. Lateryty są to gleby obszarów okołorównikowych. Wysoka temperatura oraz duża wilgotność powoduje wietrzenie chemiczne skał magmowych oraz szybki rozkład próchnicy. Duża zawartość związków żelaza nadaje tym glebom czerwonawą barwę. Gleby te są ubogie w próchnicę, zawierają około 1%. Występują one w Ameryce Środkowej, Amazonii, Afryce Równikowej oraz w północnej Australii. W Polsce największy odsetek stanowią gleby brunatne, które zajmują 52% obszaru Polski. Są to gleby średnio urodzajne. 25% gleb występujących w Polsce to gleby bielicowe, wymagające intensywnego nawożenia i odpowiedniej uprawy. Pozostałe gleby zajmują od 1 do 10% powierzchni kraju. Najbardziej żyzne gleby, czarnoziemy, występują na Wyżynie Lubelskiej. Inne żyzne gleby, mady, spotykane są na Żuławach. Profil glebowy jest to przekrój pionowy przez glebę, który wskazuje ułożenie poszczególnych poziomów od zewnętrznej powierzchni gleby aż do skały macierzystej. Gleba zbudowana jest z różnych poziomów charakterystycznych dla danego typu gleb. Z wyglądu gleby można także dowiedzieć się o jej zawartości w składniki fizyczne i chemiczne oraz właściwości gospodarcze. Podstawowy profil glebowy składa się z 4 poziomów, które są niekiedy oznaczane literami A, B, C i D. Najwyższy poziom glebowy, znajdujący się bezpośrednio, na przykład pod ściółką leśną lub darnią na łące, nazywa się poziomem próchniczym. Na nim prowadzone jest życie organiczne. Poziom ten stanowi główne miejsce akumulacji próchnicy, a jej zawartość decyduje o żyzności gleby, to jest zdolności do przekazywania substancji pokarmowych roślinom. Przy intensywnie przebiegającym procesie wymywania w glebie poniżej poziomu próchniczego powstaje warstwa zubożona w przyswajalne składniki pokarmowe, zwana poziomem wymywania, eluwialnym. Charakteryzuje się on wymywaniem z niego łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych do warstwy niższej. Warstwa gleby, w której następuje odkładanie i nagromadzanie związków przenoszonych przez wodę wsiąkającą, nazywa się poziomem wmywania, iluwialnym. W nim gromadzą się minerały ilaste, tlenki żelaza i glinu, węglan wapnia czy próchnica. Czwarty poziom stanowi skała macierzysta, w której nie występują już procesy glebotwórcze.
Natomiast wyraźne są skutki wietrzenia. Jeżeli gleby znajdują się w zasięgu płytko zalegającego zwierciadła wód gruntowych, powstaje poziom glejowy. Jest to poziom, w którym zachodzi odtlenianie substancji glebowej. Tworzy się on przy braku powietrza i nadmiarze wilgoci. Najczęściej jest on widoczny w głębszych warstwach gleb. Odznacza się on niebieskawym lub zielonkawym kolorem, pochodzącym od wytrąconych związków żelaza. Poziom glejowy wykształca się w glebach zabagnionych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.